kolejny kataklizm spadł na Turcję. Co najmniej 27 ofiar Turcja, najpierw pożary, teraz powodzie. Gdzie jest niebezpiecznie? Turcja zmaga się z kolejnym kataklizmem. Po pożarach kraj nawiedziły powodzie. Zginęło w nich już 27 osób. Jedna nadal jest zaginiona. Ekipy poszukiwawcze cały czas pracują w północnej Turcji. Turcja, gdzie jest niebezpiecznie? Turcja zmaga się z powodziami w północnych prowincjach nad Morzem Czarnym, Bartin, Kastamonu, Sinop i Samsun. Na nagraniach, które można zobaczyć w telewizji lub w internecie, widać, że woda burzyła budynki, mosty i zabierała z ulic samochody. Bilans powodzi w Turcji: z zagrożonego terenu ewakuowano ponad 2000 osób. Najnowsze dane mówią o 27 osobach, które straciły życie w wyniku powodzi i lawin błotnych. Jedna osoba nadal jest zaginiona. Jak podała w komunikacie turecka agencja do spraw katastrof i zarządzania kryzysowego AFAD, do walki z żywiołem zmobilizowano ponad 1000 ratowników. Turcja. Pomogą polscy strażacy? Gotowość do pomocy zadeklarowali też polscy strażacy, którzy od kilku dni są na południu Turcji, gdzie pomagali walczyć z pożarami. Zadeklarowaliśmy gotowość wykonywania lotów ratowniczych w celu podjęcia poszkodowanych w wyniku powodzi na północy kraju, powiedział dowódca polskich strażaków w Turcji młodszy brygadier Grzegorz Borowiec z kilogramów PSP. W środę późno wieczorem udało się opanować pożar, w którego gaszeniu uczestniczą polscy strażacy i policjanci. Już nie jest to pożar nieopanowany. Duża ilość straży pożarnej zebrana na miejscu była w stanie opanować płomienie, powiedział strażak. Silne opady deszczu złagodnieją w Turcji w piątek, zapowiedzieli synoptycy. Turcja, najpierw pożary, teraz powodzie. Powodzie to kolejny kataklizm, z którym w ostatnich dniach musiała zmierzyć się Turcja. Tureccy strażacy wraz ze wsparciem z Chorwacji, Hiszpanii, Ukrainy, Rosji, Azerbejdżanu i Iranu już od ponad tygodnia walczą z pożarami lasów na południowym wybrzeżu kraju. Pomoc zadeklarowała także Grecja, z którą Turcja ma napięte stosunki dyplomatyczne. Według oficjalnych danych co najmniej 8 osób zginęło od momentu wybuchu pożarów w południowej i południowo-zachodniej Turcji 28 lipca.